Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Marek Mędroch jest naszym gościem, gościem OX.pl. Dzień dobry. Panie dyrektorze, to ile lat już w kinie jest pan tutaj tym kierownikiem, prezesem? Od 1992 roku. Od 6 czerwca, o ile wiem, taki jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej miasta Cieszyna. Dzierżawię kino z ramienia Urzędu Miasta w Cieszynie, Kino Piast. Tak, i my się bardzo cieszymy, ja się bardzo cieszę z tego i nie jest to tanie efekciarstwo, ale tak uważam. To co, jakie sukcesy? Zacznijmy od sukcesów. Są jakieś takie wpisane do rejestru pana własnego, osobistego? No to tak od razu od sukcesów, tak? Jak w telewizji. Ja myślę, że to, że trwamy przez te 30 lat, to już jest sukces. A poza tym tak sobie pomyślałem, prowadząc to kino, że sam jako dzierżawca nie mam takiej siły przebicia, żeby zrobić coś na skalę jakąś taką dużą, ogólnopolską, ale warto się wsłuchiwać w inicjatywy mieszkańców Cieszyna, różnych osób, które przychodzą, pytają i myślę, że to jest duży sukces. Największym sukcesem to chyba jest to, że mamy grupę stałych, wiernych widzów, którzy kontaktują się z nami, czy to za pomocą Facebooka, czy w rozmowach tutaj bezpośrednich w kasie, czy przy okazji projekcji różnych, dyskusyjnego klubu filmowego na przykład. I możemy wspólnie nawet czasami ustalać sobie pewne tytuły w repertuarze, bo wiadomo, że tytułów jest dużo, tylko chodzi o to, żeby wybrać te, na których również naszym widzom zależy. Ostatnio na przykład takimi tytułami to była Simona, dokument o kobiecie z rodziny Kossach, bardzo mało znanej i na to rzeczywiście na ten dokument wiele osób czekało, ja nawet sam nie byłem do końca zorientowany, że jest taka potrzeba. Ale tak wyszło, że dotarły sygnały, wyświetliliśmy i to cieszyło się dużą frekwencją. Również dokument o Davidzie Bowie, dzięki temu, że była taka akcja oddolna poprzez Facebooka, znalazł się w repertuarze naszego kina. Także współpraca z widownią, myślę, że to jest swego rodzaju sukces. Sukces i atut właśnie ta współpraca, to, że wy się kontaktujecie i że ten dialog jest i to się ceni na pewno. A teraz zapytam w takim razie dla przeciwwagi o problemy i trudności. No w każdej pracy są problemy i trudności. Chodzi o to, żeby je pokonywać. Chyba w ciągu tych 30 lat to największym problemem to jednak była pandemia i ten czas, kiedy kino musiało być z obowiązku zamknięte. I wtedy sporo widzów od kina odeszło. Ten proces powrotu trwa, ale jest bardzo wolny i notujemy niestety w tej chwili o wiele mniejsze frekwencje na seansach niż to było przed pandemią. Tak, oby to jakoś się wyrównało, że tak powiem, albo przynajmniej wróciło do jakichś starych torów. To ulubiony film? Mój ulubiony film? To nie będzie, to nie jest łatwe pytanie i to nie będzie też prosta odpowiedź. Bo to, a mam odpowiedzieć krótko czy długo? Mamy mnóstwo czasu, proszę Państwa. W kinie czasami niektóre filmy trwają 180 minut, więc... Znaczy ja nie potrafię podać jakiegoś swojego ulubionego jednego tytułu. Potrafię i sięgam pamięcią i wiem, kiedy to się wszystko zaczęło. I to być może nie jeden widz się uśmiechnie, to jak miałem 10-11 lat mniej więcej, zauważyłem, że koledzy z klasy są podekscytowani bardzo pewnym filmem, który był wyświetlany ówcześnie w kinie Zacisze w Cieszynie. No i też bardzo chciałem zobaczyć. Film był od 12 lat, więc jeszcze nie miałem tej granicy, ale tata mnie wziął do kina. To były Gwiezdne Wojny. Film z momentami. Jak najbardziej. I to jakby już nawet nie sam fakt, jaki to był tytuł,
tytuł, ale ta magia kina zrobiła swoje i od tego czasu zaczęła się fascynacja samą procedurą oglądania filmu we wspólnocie w kinie i sama ta magia oglądania w kinie filmu, a mieliśmy wtedy, to były lata, koniec lat 70., początek 80., w Cieszynie 3 dyskusyjne kluby filmowe. Działał dyskusyjny klub filmowy przy zakładach elektromaszynowych Celma, to był DKF Fafik, działał klub Feniks i jeszcze był studencki klub filmowy Czaruś. Więc mimo, że repertuar taki bieżący był ubogi, to jednak na klubach filmowych, które mogły wtedy wypożyczać filmy z archiwum, z centralnego archiwum klubów filmowych, które znajdowało się przy Filmotece Narodowej w Warszawie, można było poznać kawał historii kina. Ja miałem to szczęście, że tej historii kina uczyłem się z ekranu kinowego, oglądając filmy, a nie z książek, tylko teoretycznie, albo z telewizji, gdzie można było też tylko wybiórczo i niektóre tytuły obejrzeć. To nieocenione zasługi dla ruchu klubowego oddał w Cieszynie pan Marian Sabat, z którym się zresztą poznałem i jeżeli miałbym mówić o osobach, dzięki którym później ta moja pasja przeniosła się na organizowanie projekcji filmowych, to właśnie w pierwszej kolejności Marian Sabat z DKF Fafik był tą osobą. I on właśnie miał, ja to przejąłem później, miał taką sentencję, którą dyskusyjne kluby filmowe miały to do siebie, że przed projekcją filmu powinna być zapowiedź, jakaś prelekcja, czy to prelegenta zaproszonego, czy też prezesa klubu, który no, swoje refleksje chce przekazać i przygotować troszkę do odbioru filmowego. I on też zapytany o to, jaki film mu się podoba, odpowiadał sentencją z André Bazena, francuskiego krytyka filmowego, redaktora czasopisma filmowego w czasach francuskiej nowej fali Cahiers de Cinéma, który mówił mniej więcej tak. Nie lubię filmów historycznych, bo w historii tak nie było. Nie lubię komedii, bo mnie nie śmieszą. Nie lubię melodramatów, bo na nich nie płaczę. I tak wymienia po kolei następne gatunki filmowe, żadnego nie lubi. W końcu ktoś pyta, no to jakie tak naprawdę pan lubi te filmy? Mówię, lubię każdy film, który powiększa moje doświadczenie życiowe o domniemane doświadczenie przedstawionego bohatera filmowego. Ja przejąłem tę sekwencję, bo po tym, jak usłyszałem ją od Mariana Sabata i powtarzam czasami też na Fafiku, bo ona mi bardzo odpowiada po prostu. Tak, i ma w sobie głęboką treść. I w sumie jest dobrym kryterium wartościowego filmu, nazwijmy to tak. To zapytam pana jeszcze tak przewrotnie, czy jest jakieś kino, jakiegoś reżysera? Oczywiście nie musi pan powiedzieć dokładnego tytułu, ale czy jest jakieś kino, za którym pan nie przepada? No to jakby bazując na tej sentencji wcześniejszej, to mógłbym kontynuować i powiedzieć, że dopuszczam każdy film, byle był prawdziwy i byle bym nie potrafił wzruszyć, pobudzić moje emocje i wtedy jest wszystko okej. Jeżeli to się nie dzieje, to znaczy, że coś zawiodło. Rozumiem. To kończąc, zapytam o historię, która się przytrafiła w tym kinie, a którą pan zapamięta jeszcze przez 50 lat. Oj, no z działalności tu w ciągu tych 30 lat to jest wiele takich historii, które może nawet nie to, że będą zapamiętane, ale mam nadzieję, że będą kontynuowane. To nie jest moja zasługa, że powstało tutaj kino na granicy, tutaj honory oddaję Joli Dygoś, ale jednak trzeba powiedzieć, że początki kina na granicy to było jedno kino, kino Piast, przeglądy takie 4-5-dniowe.
No i teraz przyszła mi do głowy właśnie myśl o tej historii, którą zapamiętam do końca życia, to już nieżyjący w tej chwili, już świętej pamięci reżyser filmowy, zdobywca Oscara, Jerzy Menzel, czeski reżyser filmowy, był gościem specjalnym i właściwie jedynym pierwszej edycji Kina na Granicy, która odbywała się tylko i wyłącznie tu w kinie Piast w Cieszynie. I tak jak później nakręcił Jerzy Menzel film Obsługiwałem angielskiego króla, to ja i byłem kelnerem i obsługiwałem angielskiego króla, tak by można sparafrazować troszkę ten tytuł, to mogę powiedzieć, że ja byłem szoferem czeskiego króla czeskiego kina, pana Jerzego Menzla. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo miło wspominam spotkania z nim. Wiem, że na koniec Kina na Granicy umawialiśmy się, że jeszcze do Cieszyna przyjedzie, no ale jak to bywa w takich sytuacjach, nawał pracy nie pozwolił zgrać nigdy terminów, ale ta wizyta była niezapomniana. Byliśmy wtedy nie tylko Jerzy Menzel był nie tylko w Cieszynie i zapowiadał pokazy swoich filmów w Cieszynie, ale byliśmy wtedy też, ja wtedy jako szofer właśnie Jerzego Menzla pojechaliśmy do Katowic na Uniwersytet Śląski, Wydział Filmowy, tak, i tam był właśnie taki wykład mistrzowski Jerzego Menzla, też bardzo z wielką uwagą i zainteresowaniem mogłem wysłuchać tego wykładu. I to pozostanie. To ja z uwagą i wielkim zainteresowaniem słucham pana i dlatego muszę sobie zadać jeszcze jedno pytanie i państwu marzenia, pana marzenie najbliższe, takie najbardziej skryte, proszę wydobyć je. Takich przyziemnych marzeń to chyba jest dużo, tak szczerze mówiąc to troszkę mnie pan zastrzelił tym pytaniem. Natomiast teraz z tych takich prostych marzeń, no to jest, żebyśmy przetrwali po prostu, bo nie ma co ukrywać, jest w tej chwili kryzys frekwencji i żebyśmy przetrwali. Chciałbym, żeby te inicjatywy, które tu w Cieszynie są, żeby one też trwały, tak jak Kino na Granicy, tak jak te nasze przeglądy, które są zupełnie autorską sprawą Kina Piast, czyli cieszyńskie prezentacje filmowe. Już było kilkadziesiąt takich edycji prezentacji, żeby te przeglądy też przetrwały. To jest bardzo fajna nawet zabawa, bo to wspólnie z widzami przeżywamy oglądanie filmów i cieszymy się tym, że możemy razem odczuwać te emocje, które serwują nam autorzy produkcji filmowych, a później wspólnie z widzami wybieramy najlepszy film, ten, który nam się najbardziej podobał. Jest wiele dyskusji i są różne oceny, ale zawsze jest to bardzo sympatyczne i bardzo miłe. Również to, że pokazujemy filmy z historii kina, nie tylko z tego bieżącego repertuaru, ale staramy się ten repertuar uaktualniać czy ubogacać w ten sposób, że pokazują się filmy klasyczne sprzed lat. Na przykład ostatnie prezentacje filmowe kończyły się klasycznym filmem Ingmara Bergmana, Uśmiech nocy. To też zawsze było moje marzenie, żeby kino tu w Cieszynie pokazywało nie tylko filmy premierowe, ale również, żebyśmy mogli oglądać historię kina i uczyć się z kina, bo filmy tak naprawdę powstały po to, by oglądać je wspólnie, cieszyć się nimi, ale na sali kinowej, nie siedząc w pojedynkę, czy nawet w kilka osób przed ekranem telewizora, ale odczuwać taką wspólnotę oglądania. Tej wspólnoty oglądania życzymy państwu. Tradycja i nowoczesność w kinie Piast. Marek Mędroch był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kina Piast. Do zobaczenia.